Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Przychodzę do Was z kartą na dzień dobry, czyli na kolejne 24 godziny. Karta ta jest przeznaczona na 3 maja 2024 roku, ale pamiętajcie, że tak naprawdę są to czytania bezterminowe, więc kiedy na nie traficie, będą przeznaczone właśnie dla Was, na ten moment, na ten konkretny czas, na ten konkretny dzień. No i 100 lat, 100 lat wszystkiego najlepszego dla tych, co obchodzą dzisiaj urodzinki, spełnienia marzeń, kochani. Wam się darzy. Życzę Wam wszystkiego, wszystkiego co najlepsze. No i zobaczmy. Dzisiejszą kartą na dzień dobry jest. Ua, słońce! Dzień dobry! Kochani, Słońce, słoneczko, słoń, słoń tunio. Hmm. Najszczęśliwsza karta w Tarocie dzisiaj nam przyświeca. Słońce jest kartą zabawy, szczęścia, optymizmu. Sukcesu, radości, jest kartą spełnienia, jest kartą obfitości, jest kartą wszystkiego, co najlepsze, kochani. Więc cudowna energia, cudowny dzień się zapowiada. Możemy. No ogólnie, humor dzisiaj nam będzie dopisywać, tak? Humor nam będzie dopisywać, będziemy pełni optymizmu, będziemy jakoś tak. Z, z większym właśnie optymizmem patrzeć na świat, na pewne rzeczy, nawet na pewne trudności, które nas otaczają. Będziemy widzieć wszystko jasno i wyraźnie. Kochani, słońce jest, jest kartą takiej klarowności, jest kartą prawdy, jest kartą em, światełka w tunelu. Więc dzisiaj... Wszystko naprawdę stanie się dla nas bardzo, ale to bardzo klarowne, jasne, wyraźne, nie będzie żadnych wątpliwości co do różnych osób, co do różnych rzeczy, co do różnych sytuacji, co do różnych decyzji, tak? Więc kochani, to jest dobry dzień, żeby ewentualnie podjąć jakieś decyzje, jeżeli mamy właśnie tutaj coś, coś w tym kierunku zrobić, to dzisiaj tak jak mówię, to będzie właśnie dobry dzień, gdyż. Nasza, y, nasza mózgownica będzie pracować na najwyższych obrotach, ale będzie właśnie wszystko widzieć y, tak, jak, tak, jak to w rzeczywistości jest, tak? Więc y, cudownie. Y, kochani, karta y, słońca to, tak jak powiedziałam, wszystko co pozytywne. Możemy liczyć na pozytywne wiadomości, możemy liczyć na pozytywne... Y, Spotkania z bliskimi, z osobami, z dziećmi szczególnie. Karta Słońca jest kartą, kartą dzieci, więc może tutaj właśnie dzieci też będą ważne. Może i dzieci na jakieś urodziny dziecka, może właśnie na jakieś komunie, może na jakieś um, um, narodziny dziecka, tak? To może być właśnie kwestia powiększenia rodziny, moi drodzy. Więc część z Was może się dowiedzieć, że jest w ciąży, część z Was urodzi dziecko, część z Was um, usłyszy, że przyjaciółka, przyjaciel, siostra tam u, u brata żony, tak? Czy, czy coś właśnie um, dzidia będzie. Więc, kochani, to będą naprawdę bardzo, bardzo pozytywne wiadomości. Więc poszerzenie rodziny, powiększenie rodziny jak najbardziej możliwe. Dla części z Was, oczywiście, jeżeli nie możecie mieć na przykład swoich dzieci, albo wiecie, że ktoś na przykład nie może, ma, ma jakieś trudności, może chodzić o adopcję, może chodzić o. Mm, Właśnie um, takie, takie działania, tak? Kochani Słońce to szczęśliwe, tak jak powiedziałam, spotkania, ale też niespodziewane spotkania. Także dla części z Was możecie poznać dzisiaj jakieś nowe osoby, które. Będą ważne w jakiś sposób dla was, tak? To mogą być miłe spotkania na chwilę, w których ktoś coś powie, zażartuje, uśmiechnie się do was i zrobi wam się po prostu cieplutko na serduszku i to sprawi, że, że właśnie jakieś chmury się rozwieją i słoneczko wyjdzie nad waszą głową. Ale to może być też, kochani, spotkanie, w którym ktoś udzieli wam ważnej rady, ktoś udzieli wam ważnej lekcji, ktoś. Um, Ktoś pomoże wam coś rozwiązać, ktoś was czegoś nauczy, ale też, kochani, może być to ktoś, kto stanie się waszym przyjacielem, kto stanie się waszym współpracownikiem, kto stanie się waszą miłością. Więc wszelkiego rodzaju ciekawe spotkania mm, na horyzoncie, jak najbardziej. <grystanie> Słońce, kochani, to też karta sukcesu, oczywiście sukcesu, obfitości różnych osiągnięć, więc jeżeli czekacie na jakieś wiadomości potwierdzające coś, jeżeli wprowadziliście jakieś działania bądź zmiany w swoje życie i tak jakby obserwujecie to wszystko, czekacie na jakąś na przykład informację zwrotną albo czekacie aż to wszystko się rozkręci, to dzisiaj będziecie mieć pierwsze tego efekty, właśnie czy w formie wiadomości, czy w formie jakichś pochwał, czy w formie rozkręcenia biznesu, czy w formie no, jakichkolwiek, nie wiem, przychodów na przykład które naprawdę będą satysfakcjonujące. Także, moi drodzy, super, super czas. Jeżeli, kochani, pracujecie, no to słońce jest dzisiaj e, po Waszej stronie. Wszelkiego rodzaju decyzje biznesowe, zawodowe będą jak najbardziej korzystne dla Was. Przyniosą bardzo dużo nowych możliwości, przyniosą ofitość, przyniosą rozwiązanie trudnych sytuacji, przyniosą różnego rodzaju działania, współpracę, które będą dla Was e, mega korzystne. Możecie liczyć na jakieś pieniądze, możecie liczyć na podpisanie korzystnej umowy, możecie liczyć, w, tak jak powiedziałam, na poznanie kogoś szczególnego, z kim podejmiecie ciekawą współpracę. Jeżeli, kochani, wybieracie się na jakieś warsztaty, szkolenia, kursy, tego typu rzeczy, jak najbardziej przyniosą one bardzo dużo takiej klarowności dla Was, co pozwoli Wam poszerzyć biznes, e, poszerzyć e, swoje informacje na temat właśnie prowadzonego biznesu i, kochani, e, wprowadzić je w życie, co zdecydowanie zaprocentuje mm, dodatkowymi profitami, e, powiększeniem firmy, polepszeniem się Waszej sytuacji. Więc e, super sprawa. E, osoby, które szukają pracy, no z tym słoneczkiem macie tutaj ogromną szansę. Na znalezienie czegoś naprawdę czadowego. Więc yy, super, super by było, więc. Yy... Miejcie oczy szeroko otwarte, kochani. Bo tutaj, tak jak mówię, coś, coś dobrego, coś bardzo optymistycznego może wkroczyć dzisiaj w wasze życie. Moi drodzy, jeśli chodzi o sprawy miłości, sprawy relacji różnego rodzaju, no to słońce to klarowność, to jasność, to szczerość, więc dzisiaj mogą odbyć się jakieś szczere rozmowy, możecie coś wyjaśnić między sobą, możecie coś uwolnić między sobą, dzięki czemu jakiś nowy rozdział będzie mógł się rozpocząć, dzięki czemu jakieś niezdecydowanie. Jakieś niepewność odejdą do przeszłości, dzięki czemu jakiś chłód tak? może między Wami, jakieś, jakieś foszki, jakieś, jakieś trudne emocje odejdą do przeszłości i naprawdę atmosfera bardzo mocno się ociepli w Waszej relacji. Słoneczko, kochani, to wszelkiego rodzaju też pozytywne decyzje na przyszłość, więc część z Was może się zdecydować tutaj na małżeństwo, część z Was może otrzymać pierścionek zaręczynowy w dniu dzisiejszym, część z Was może zdecydować się na przykład o zamąż pójściu. Część z Was y, może planować właśnie dzieci, potomstwo. Tak jak wspomniałam na początku, część z Was może dowiedzieć się, że, że jest w ciąży, że spodziewa się dziecka, albo e, ktoś, ktoś z Was może dziś urodzić, e, i e, tak jak mówię, rodzinka już fizycznie, tak tu i teraz w 3D się powiększy. Mm ale słońce, tak jak mówię, to też e, radość, to też poczucie spełnienia, to też miłe chwile, więc no mamy majówkę, możecie gdzieś wyjechać, spędzić trochę czasu na świeżym powietrzu, na słoneczku, czyli grillki, nie grillki, jeziorka, e, ogólnie e, bardzo miło spędzony czas właśnie z bliskimi, z rodziną, z dziećmi, z przyjaciółmi, z osobami, które wywołują uśmiech na Waszych twarzach, więc to jest dobry czas właśnie na tego typu spotkania i e, poświęcenie innym uwagi, e, e, powiedzenie nim, Że ich kochamy, że nam zależy, okazanie im tej czułości. To jest dobry dzień, na kochani, przekazanie jakichś dobrych wiadomości. Możecie też usłyszeć dobre wiadomości właśnie od innych. Ogólnie na dzień bardzo pozytywny, pełen cudownych spotkań i naprawdę dobrych, dobrych relacji z innymi, więc nie sądzę, żeby tu jakieś kłótnie wam dzisiaj zagrażały, jakieś, jakieś napięcia czy coś. Myślę, kochani, że wręcz będziecie w takim nastroju, że nawet jeśli gdzieś pojawi się jakieś lekkie, napięcie, Pięcie, bo wiadomo, różnie to bywa, to po prostu ominiecie temat, e, zmienicie totalnie e, tak, żeby z powrotem wszystko weszło na te takie lekkie, łagodne tory. <laughs> no kochani, jeżeli jesteście singlami, no słońce, no zaświeci dzisiaj nad waszymi główkami. Ktoś może wywołać uśmiech na waszych twarzach, ktoś może wywołać bardzo takie ciepełko w waszych sercach. Słońce, jakby nie patrzeć, też jest kartą takiej prawdziwej miłości, takiej szczerej, prawdziwej miłości e, od serca, więc e, możecie Zna dzisiaj kogoś bardzo szczególnego. Dla części z Was, kochani, może to być też informacja, że to Wy w końcu poczujecie gotowy, żeby otworzyć swoje serce na kogoś i taka osoba wkroczy Wasze życie. A dla części z Was, kochani, tak jak mówię, jeżeli już czujecie tą gotowość, to bardzo spędzicie miły czas obok osoby, która być może jest po jakichś przejściach, po jakichś rozwodach, po jakichś rozstaniach, no ale tutaj obojgu Wam serduszko mocniej zabije i czuję, kochani, że tutaj może być jakiś potencjał na naprawdę stabilny, fajny związek. Więc miejcie oczy szeroko otwarte, uśmiechajcie się, przyciągajcie optymizmem, kochani, bo możecie, tak jak mówię, przyciągnąć dzisiaj kogoś naprawdę bardzo szczególnego. Więc, no, kochani, dzień pełen radości, obfitości, szczęścia i cudownej zabawy. Tak trzymać, kochani, z taką energią. No, fajnie by było kroczyć codziennie. Wiadomo, że się nie da, ale, ale słońce jest przecudowną, ciepłą, taką um, ogrzewającą każde serce, nawet to najsmutniejsze, nawet to najtrudniejsze energią. Więc myślę, że, kochani, nawet jeśli przechodzicie jakiś teraz trudniejszy czas, um, bo wiadomo, każdy z nas jest w innej sytuacji. To dzisiaj będzie taki dzień, gdzie chociaż przez chwilę zapomnicie o swoich problemach, o swoich trudnościach i naprawdę to słoneczko wyjdzie wewnątrz Was i oświetli Wasze, wasze niebo. Na chwilę rozgoni te ciemne chmury i sprawi, że że poczujecie się po prostu dobrze. Może to być wpływ, kochani, jakichś osób, może to być wpływ przyjaciół, rodziny, zwierząt waszych, tak? Może to być wpływ słońca po prostu, samego w sobie, słońca, natury, przebywania w, na łonie natury. Poczujemy wolność, poczujemy jakąś taką ulgę, więc cudowna, cudowna energia. Uważajcie tylko na filtry, tak? Bierzcie, smarujcie łapki, wiecie, twarze i tak dalej, bo te pierwsze słoneczka bywają mocne, więc nie za długo bez jakiejś ochrony, to tylko tyle Wam powiem. Kochani, no i na koniec jeszcze powiem wam co jest oczywiście na spodzie. Mamy króla mieczy, mamy siódemkę kielichów i mamy asa kielichów. Więc widzicie, dzisiaj jakieś poważne też decyzje, podjęcie decyzji w momencie kiedy byliśmy jeszcze niezdecydowani, kiedy coś nie było klarowne, kiedy nie wiedzieliśmy czy wchodzić w jakąś współpracę, czy kontynuować jakiś związek, czy nasz pomysł, nasza idea jest okej, okay. kiedy nie wiedzieliśmy co wybrać w naszym życiu. Dzisiaj, kochani, będziemy wszystko widzieć jasno i wyraźnie i rozpocznie się dla nas jakiś nowy rozdział. Dla części z was, jeśli nie było gotowości na miłość, Kochani, poznacie tutaj nową miłość, która naprawdę może się pięknie rozwinąć. Na spodzie mamy arcykapłana. Dla części z Was, tak jak mówię, tutaj rozmowy, poważne rozmowy a propos przyszłości Waszego związku, a propos małżeństwa, a propos rozwoju Waszej relacji, tak? Dla części z Was, e, właśnie tak jak powiedziałam, edukacja, podjęcie ważnych decyzji e, w wyniku lekcji, edukacji, m, które mogą rozpocząć nowy rozdział w Waszym życiu. Cokolwiek to jest, kochani, tak jak mówię, z królem mieczy e, i słońcem, będziecie widzieć wszystko jasno i wyraźnie i ta decyzja okaże się naprawdę Łatwa do podjęcia, wcale nie będzie tej siedemki kielichów, bo wybieracie ten jeden kielich. Ten jeden kielich. Siedem kielichów i asa kielichów razem tworzą osiem kielichów, więc możecie zdecydować się, odciąć od czegoś. Odciąć, zostawić coś ze sobą, zrezygnować z czegoś, napoczyć czegoś zupełnie nowego, czegoś, co wzniesie Was o wiele, wiele, wiele wyżej. Po prostu. Lecimy do góry, nie. Dobra, słoneczka moje, to by było na tyle. Na tyle. Życzę Wam cudownego dnia, powodzenia. Bawcie się dobrze, korzystajcie. No i oczywiście widzimy się za niedługo. Buziaki! Pa Pa!